Pod koniec lipca Biały Dom zorganizował tajne spotkanie, podczas którego podano jakie są straty rosyjskie w ich ataku na Ukrainę. Dane są rozbieżne z tymi, które podają siły ukraińskie. Podejrzewa się, że ukraińskie siły zbrojne chcą podbudować morale walczących, celowo zawyżając statystyki. Jednak dane amerykańskie odnośnie rosyjskich strat znacząco odbiegają od informacji podawanych przez Ukrainę. Ukraiński raport podaje, że od początku konfliktu zlikwidowano około 40 tysięcy rosyjskiego personelu. Federacja rosyjska straciła ponad 1700 czołgów, niemalże 4000 pojazdów opancerzonych, prawie 900 systemów artylerii. 190 śmigłowców czy 15 okrętów. Amerykańskie CNN natomiast podało, że według Białego Domu jest 75 tysięcy rannych lub zabitych Rosjan. Rzuca się w oczy różnica w postaci 35 tysięcy ludzi. Wiadomo, że związanych z walką jest ponad 80% rosyjskich sił lądowych, a te wykazują już zmęczenie prowadzeniem konfliktu już 5 miesięcy. Wojsko ukraińskie chce wykorzystać sytuację do kontrofensywy. Ukrainie zależy bardzo na tym, aby jeszcze kilka razy przed nadejściem zimy trzasnąć Federację Rosyjską w zęby. Amerykańska administracja podkreśla, że najważniejsze będzie przeanalizowanie możliwości wysyłania Ukrainie rakiet z dalekiego zasięgu, potrafiących uderzać w cele Oddalone o ponad 280 km. Problematyczna jest możliwość eskalowania konfliktu. Z taką bronią kijów mógłby zaatakować cele na terytorium samej Federacji Rosyjskiej. To były fakty na wynos.